Cześć, ja jestem Blejak. Ja jestem Brzezik. Pytania i odpowiedzi. Adrian, a wiesz dlaczego Adrian Krok lubi chodzić do Lewiatana? Bo do Lewiatana jeden krok. Gra tylko jednego stylu, czy tylko jedną nogą? Co wybieracie? Gra tylko jednego stylu. Lowers for life. A ja z kolei właśnie bym wybrał tę drugą opcję. Czyli perfekcyjne opanowanie wszystkiego w aperze na jedną stronę, w SD na jedną nogę i w erze na jedną nogę. I byłoby to fajne dla mnie. Ja wolałbym grać allrounda tak bardzo dobrze, niż na wszystkie nogi tylko jednego stylu. To co już pograłem w allroundzie i w aperze zostaje, więc lower może być wyżej. Różnimy się, ciągle coś innego wybieramy. Najgorszy okres w trakcie grania free, to ja już tyle razy mówiłem u siebie. Mordo, słyszałeś to, to po co zadajesz odpowiedź, zadajesz pytanie? Po co zadajesz odpowiedź? Nie, po co zadajesz odpowiedź, powiem, na którym ja powiem w mega skrócie dla tych, co nie słyszeli, ale najpierw Maciek, twój najgorszy okres we freestyle. Mój najgorszy okres we freestylu był niedawno. Dzisiaj. Nie, był niedawno. Ciągle miałem wrażenie, że coś robię nie tak. Ciążyło nade mną niskie poczucie wartości. To było tylko złudne, bo później zdałem sobie sprawę z tego, kim naprawdę jestem. Musiałem nad tym popracować. Ciągle nie potrafiłem się skupić, ciągle byłem zmęczony w umyśle. I przez to wszystko, co się wydarzyło, nie byłem w stanie kompletnie progresować. Czułem, że stanąłem w miejscu po jakcie. Zdałem sobie z tego sprawę, co się dzieje. Po dojściu ze sobą do zgody zacząłem progresować. Bardzo ważnym jest we freestylu, żeby mieć wolną głowę od jakichkolwiek problemów. Wiadomo, że tak się nie da, ale dlatego otaczajcie się ludźmi, którzy dobrze na was oddziałują, mają taką dobrą aurę, to jest niesamowicie ważne. Nie otaczajcie się ludźmi, którzy nie widzą swoich błędów. Wampirami energetycznymi. Właśnie, nie widzą swoich błędów, a dla nich ciągle coś jest nie tak. Bardzo mocno pracowałem nad tym, żeby dojść do swojego takiego poczucia wartości, żeby zrozumieć, kim jestem. Jak wygrałem i jak, to miałem taki dosyć długi okres, nie wiem ile, 3 miesiące, że nie progresowałem. Stagnacja. A później nagle 3 tygodnie, prawie wszystkie akcje, które zamierzam zrobić na nowy film, który niedługo zobaczycie na tym kanale, także oczywiście lowerowy. Wiecie, bo freestyle to nie tylko to, co macie w nogach, ale też co macie tutaj. Przede wszystkim, od tego zależy cała reszta. No, u mnie w skrócie, to już mówiłem w innym Q&A albo innym vlogu, po prostu cały 2018 rok miałem przeciążony organizm, krew mi leciała z nosa. Nie miałem siły na nic, to wynikało z przeciążenia i z dużego stresu. Miałem stagnację, wręcz regres. Musiałem po prostu zmienić swoje podejście do życia i do freestylu i po prostu, tak w mega wielkim skrócie, wyszedłem z tego i od tego czasu jestem w mega progresie. Miałem straszną taką 2-letnią stagnację we freestylu. Nic, kompletnie nul, mimo to, że było duże chęci. No a teraz Brzezik to Wacław Francuz, Lucky Punch. Tak, dokładnie, bez kitu. Po jakim czasie? Po jakim czasie treningów free podbiliście skórę NT? Oh shit. Jak no. Wiecie, ja zrobiłem skórę NT out, a Maciek klasyczną? Nie, nie, wszystko winie, no za, bo klasyczne zaczyna się od tatwy. No to pamiętasz, jak mi montowałeś next level? Tak. No to wtedy na początku jest taki moment. Ale miałeś jeszcze takiego bardzo słabego amatwa na lewą, nie? Tak. Taki. U nas z Brzezikiem jest tak, to jest osoba, którą jako freestylera znam najdłużej i to było tak, on robił krok do przodu, ja go doganiałem, później on robił krok do przodu, ja go doganiałem. Aktatwa cię uczyłem. Tak, Aktatwa mnie uczył, skubaniec w 2014 roku, później kres Aktatwa, jakoś to poszło. My na siebie tak oddziaływaliśmy jak magnes, po prostu jeden szedł do góry, drugi chciał być na tym samym poziomie i tak jest do tej pory w sumie. No pierdyką! No, po 4 latach zrobiłem skórę NT. Ja musiałbym aż sprawdzić. Bo ja miałem problem z NT-kami na lewą nogę. Ty chyba w 2016 zrobiłeś. Już patrzymy. 17. 17, a 2014, czyli 3 lata. Tak. Gang. 3 lata, a mi 4 lata. Możemy dopełnić, jak się poznaliśmy, pytanie.
poznałem cię właśnie tak. Poznaliśmy się na Head & Shoulders. Head & Shoulders, to takie wiecie, niby to jest szampon do włosów, ale ta firma zrobiła turniej taki obiegowy po Polsce. Był przystanek we Wrocławiu. Ja pojechałem sobie tak na spontanie, bo to blisko mnie było. I poznałem tam takiego szczurka chudego. Przedstawił mi się jako Maciek, a ja myślałem w ogóle, że to jest Maciek Kryska. Ale nie żebyście myśleli, właśnie to chodzi o turniej, nie żebyście myśleli, że stoimy na tej butelce takiej tego płynu i normalnie tam wiesz, na Head & Shouldersie, co nie? Ja miałem, bo na tym turnieju było 15 osób i zrobili coś takiego jak szczęśliwy los, czyli osoba bez pierwszej batli i mi się trafiło, ale na kogo trafiłem? Na Pawła Skórę, to super, naprawdę. Ja trafiłem na jakiegoś gościa, którego jakbyś zobaczył, może byś pamiętał. Ale właśnie, ja to pamiętam tę twoją battle z nim, ale nie pamiętam jak on się nazywa. Ja nie wiem, gość, nie wiem ile trenował, miał tatwa dobrego, miał matwa. Nie wiem jak ja to wygrałem, szczerze mówiąc. To był twój debiut, tak? Tak, ale bardzo możliwe, ja byłem już przyzwyczajony do grania na scenie przez pokazy. Ty w Gazela grałeś. A on po prostu się tak trząsł, no i tam po prostu... Poznaliśmy się w takiej zasadzie, że po prostu widzieliśmy się pierwszy raz. Ale potem, kilka miesięcy później, Maciek do mnie napisał, że robi pokaz w Oleśnicy, a Grafka Festival, czy coś w tym stylu. Dokładnie. I czy wpadnę. Ja w ogóle byłem pewien, że to Maciek Krycka do mnie pisze, bo mieli tak podobne profilowe. I wyświetliło się Maciek, co nie? I nie patrzyłem dalej na nazwisko i dopiero później strzaiłem, że to jest inna osoba. Ale no, tak. Potem się poznaliśmy. Ale już... mi teraz memorize przez pamięć tak. Przychodzi. No i co? Pech był taki, że odwołali ten pokaz, bo były złe warunki pogodowe. Zaczął padać deszcz. Pograliśmy. Ale nie było pokazu, bo był deszcz. No. I było mało osób na tym festiwalu, ale mimo to jakiś niby pokaz zrobiliśmy dla trzech osób, czterech, ale tak naprawdę to był meeting, w którym się spotkaliśmy. No mamy takie nagrania, które rzucaliśmy Nextole, przybiliśmy piątkę, ty obrocik zrobiłeś. No, pierwszy, później drugi. Tak, i wtedy Maciek się nauczył Achtatwa. Tak, dokładnie. Achtatwa. No i potem pół roku później spotkaliśmy się na Sylwestra. I na Sylwestrze zrobiłeś pierwszego cross Achtatwa. A potem był taki czas, że poszliśmy na trening, mieliśmy dzień konia, bo cały dzień był taki strasznie długi, robiliśmy pokaz razem w Oleśnicy. Z Oleśnicy pojechaliśmy do Wrocławia, do salki fitness i graliśmy chyba z 3 godziny i na tym treningu mieliśmy taki dzień konia, tak nam rzeczy wychodziły. Co? Teraz macie przybitki. Przybitki. Co tam, ty pierwszy altmaga chyba zrobiłaś. Tak, pierwszego altmaga, 7 matwów NT. Tak, pamiętam. Wtedy pierwszy raz zrobiliśmy trójkę do komba. Ja zrobiłem pierwszy raz trójkę do komba i chwilę później Maciek. Tak, jeszcze wtedy skóra mowa nie podbiłem i to było 18 dni po tym jak podbiłem pierwszą trójkę, to była moja pierwsza trójka kombo. No. To naprawdę. A ja skóry mów ledwo co potrafiłem. Takiego progresu, ja ledwo co potrafiłem skóry mów i to była taka adrenalina na tym spotkaniu, że po prostu nam wszystko wchodziło. To ty pierwszy? A potem ty skat. Ja o mało co się nie zadławiłem wtedy wodą. Tak. Odłożyłem tą wodę. Potem jak ty zrobiłeś skat do kombo skóra, mów, to jak ci taką lepę na ja do tej pory to pamiętam, nikt mi w życiu mocniej nie jednął. Zrobiłeś to, zrobiłeś i taka lepa na plecy. Ale nie, jak ja sobie przypomnę, jeszcze ta koszulka była taka mokra, żeby można było ją wyciskać z potu. Takie baty. Ja jeszcze zrobiłem ten, do Achtatwa, nie? Tak, i później cross Achtatwa. Tak, to był mój pierwszy w życiu Machtatw do Achtatwa, a potem jeszcze cross Achtatw dołożyłem. No nie, co się wtedy stanęło? I pierwszy raz w życiu zrobiłem Ersat w kombo Ersat. Ersat w kombo Ersat i w środku był jeszcze Tatw NT, nie? No, ale. Ja jeszcze byłem takim grajkiem, że nie grałem powrotów na lewą, to jeszcze były te czasy. Ja też, kompletnie prawie. Pamiętam, to grałeś to ciągle. Gros matwy jakieś, kurde, co to były za czasy w ogóle? Maciek, jak tam dzisiaj trening? Stary, to tylko jednym słowem opisał. Po prostu... Spełnienia marzeń. Tak, trening, na którym zostały spełnione moje wszystkie marzenia. Zrobiłem alternative Magellana, zrobiłem skat w combo, cross, skat do komba.
i na końcu crossachta, tak jak Brzezik, tylko że zaczął skórę mu. A ty, Alan? Konwa. No, więc tak się poznaliśmy.